Na pewno Państwo poznają Łukasz Witkiewicz, zawodnik, nie wiem czy dobrze wymawiam, czy na in? Tak, można tak powiedzieć. Bardzo dobrze. Rosyjskiej drużyny lepiej brzmi. Tak jest. Gdzieś na Rajskiej Wyspie, a tak naprawdę na zachodnim indyjskim wybrzeżu, spędza już w izolacji kolejny miesiąc, tak naprawdę wypoczywając i grając w piłkę. I trenując ciężko oczywiście, no bo to nie są wakacje, wbrew temu, co widzimy za plecami. Giki, opowiadaj, jak tam u Was ten kolejny miesiąc w hotelu w Goa? Czy nie dostaliście już z Arielem Borysiukiem po prostu czegoś na głowie od tej izolacji? Witam i zapomniałeś powiedzieć, że jeszcze się opalamy, bo akurat no, mam pogodę. Dzisiaj 34 stopnie, widzę za moimi plecami basenik, tam palma, jakiś kokosik może spadnie. Szczerze, za 15 stycznia minął 4 miesiące, kiedy jesteśmy z Arielem. Rozmawialiśmy wczoraj. Moje dziecko nawet wczoraj miało urodziny, naprawdę mega ciężko, można zwariować. Sami wiecie, jak to jest, jak przegrasz mecz w polskiej ekstraklasie, trener daje 2 dni wolnego. Pojedziesz do rodziny, pojedziesz nad morze, w góry, nie widzisz kolegów, trenerów, trochę głowa odpocznie, wracasz i zaczynasz nowy tydzień pracy. Tutaj tak nie jest, przegrasz, widzisz te same osoby dzień w dzień, 24 godziny na dobę, te same jedzenie, te same pokoje. Sam wiesz, jak nawet drużyna polska jedzie na jakiś obóz do Turcji, na Cypr, to 2 tygodnie niektórzy sobie skaczą do gardeł, a tutaj jeszcze przed nami 2 miesiące, więc jest ciężko. Nie myślałem, że tak będzie ciężko wyjeżdżając tutaj do Goi, tutaj do tego zamknięcia w Babel. No ale co, ale 2 miesiące trzeba wytrzymać, nie ma wyjścia. No, były już jakieś takie sytuacje, że już gdzieś atmosfera w drużynie zadrżała, ktoś już sobie do oczu skakał, tak między nami? Tak, no nawet Ariel Borysiuk śmietnik złamał po pierwszej połowie jakiegoś tam meczu. Wiesz jak to jest, no to są emocje, tak, to jest piłka nożna, więc tego nie można kontrolować. Niektórzy mają dość, niektórzy się dobrze czują, zależy to z jakiego kraju przylecieli. No my jesteśmy z tego bardziej cywilizowanego Polski, tak jak Chorwacji, więc no tutaj nie jest aż tak kolorowe, jakby mogło się wydawać. To znaczy? To znaczy, że drugi raz bym tutaj nie przyleciał, no. O, proszę, ciekawe. No. Wiesz, no wczoraj rozmawialiśmy z Arielem, no czuję, że życie ucieka, tak? Życie ucieka, jesteś w tej bańce, nie widzisz świata, nie wiesz jak to jest. Non-stop maski, non-stop 2 razy dziennie testowanie na COVID, wyjeżdżasz tylko busem na boisko treningowe, wracasz do hotelu w zamknięciu, przez tunele chodzisz na mecze ligowe, tak samo jest wszystko odizolowane, bez kibiców. No to jest taka bańka, jak na wzór NBA zrobione. No nikogo nie widzimy, po prostu gramy jak roboty, chcemy zrobić wynik, a życie toczy się za naszymi murami, tak za tym hotelem, gdzie tutaj widzicie, normalne życie, no my tego nie odczuwamy. We wrześniu rozmawiałeś z Samuelem Szczygielskim, czytałem, że nawet na plaży nie, albo na ulicę nie możecie wyjść indywidualnie, tak? Po prostu, jeżeli już, to jakieś takie zorganizowane, wcześniej zaplanowane wyjście wspólne, ale generalnie 24 na dobę w tych za kratkami. Tak, no to znaczy tutaj nie ma wyjścia zorganizowanego. 24 godziny jest organizacja w hotelu, nic więcej poza hotelem się nie dzieje, tylko trening i mecz ligowy. Tak naprawdę... Jeszcze teraz jest Omikron, mega dużo case'ów mają tutaj w Indiach, więc nawet wczoraj mieliśmy spotkanie, żeby jeszcze bardziej uważać, jeszcze bardziej nosić te maski, że nawet jak doktorzy zamawiają z zewnątrz, to ta paczka musi 5 dni leżeć w jakimś tam magazynie, być dezynfekowana i dopiero mogą doktorzy to odebrać. No naprawdę jest 100%, chcą, żeby było 100% bezpiecznego tego życia bańkowego, żeby po prostu ten COVID się do nas nie dostał, bo jeśli się dostanie, to tak naprawdę wszyscy będą zarażeni. Druga Liga Indyjska zaczęła 2 tygodnie temu, już ją przełożyli na kolejne 6 tygodni, bo są zawodnicy zarażeni, więc sam wiesz, jak Indie są, jakim są krajem, ludność, tak? Więc no myślę, że tutaj jakby się dostał wirus do środka jakiegoś hotelu, gdzie jesteśmy w Goa, każda drużyna jest w Goa zamknięta w oddzielnych hotelach, to myślę, że ta liga by nie dograła do końca. Powiedz, jak spędziłeś święta? Też w hotelowym pokoju? Chociaż zorganizowaliście sobie jakąś, nie wiem, z Arielem tutaj kolację wigilijną, pseudo, czy jak to wyglądało? Zjedliśmy chicken wings, bo to było na kolację. Aha. I poszliśmy spać. Tak naprawdę bardziej nowy rok trochę poświętowaliśmy. U mnie na tarasie jakaś muzyczka, zimne piwko było, nie ma co ukryć. Zaprosiliśmy 2-3 obcokrajowców, dołączyli się zawodnicy z Indii, bo drużyna nic nie zorganizowała, bo mieliśmy mecz 2 stycznia, więc tak naprawdę nie można było przesadzać, ale jak to Polacy potrafią, głośnik wystawili na taras. Do 4 rano posiedzieliśmy i poszliśmy spać. No i bardzo ładnie. Jak to rodzina znosi, powiedz?
Rozumiem, że łączycie się tylko, no, tak jak my teraz, tak? No tak, WhatsApp, tak, kamerka, rozmowy. Wiesz, jak masz dziecko 3-letnie, wczoraj miał urodziny mój młody 3-latka skończył, więc tak naprawdę, wiesz, no, jemu nie wytłumaczy, żeby porozmawiał z tatą, bo on ma wiele innych ważniejszych rzeczy i zabawy, więc on tam popatrzy sporadycznie na ekran, ale wie, że jestem w Indiach, bo mówi, gdzie jest tata, odpowiada Indie, gdzie są Indie, mówi daleko, więc no to rozumie. 2 miesiące mówię, że szybko wraca. Myślę, że to już będzie z górki, bo te 4 miesiące naprawdę mega długo zleciały nam, mega leciały, naprawdę. Czekaliśmy na te święta, na ten nowy rok i mówiliśmy z Arielem, już po nowym roku, jak zobaczymy 1 stycznia, będzie szybciej. Teraz gramy co 4 dni, więc tak naprawdę jak masz mecze, to tak dużo nie myślisz, dużo nie trenujesz, a każdy zawodnik nie lubi trenować, tylko grać. Więc tutaj gramy, czasami są mecze i co 3 dni, co 2 dni i naprawdę ta liga jest wariowana, bo jak najszybciej chcą skończyć tą ligę, jest... nie ma dużo czasu, tak? Ta liga tak naprawdę w 3 miesiące zaczyna i kończy. My mieliśmy 8 tygodni przygotowań i tak naprawdę zaczęliśmy granie. No więc chciałbym, żeby te mecze, jak wygrywasz, to wiesz, jak wygrasz, jak strzelisz bramkę, to ten czas szybciej leci, więc oby za 2 dni gramy spotkanie mega ważne. Jak wygramy, to możemy się przybliżyć do tej 1. czwórki, do tych playoffów. Gramy ważne spotkanie, oby to wygrać. No właśnie, tak naprawdę te przygotowania, z tego co mówisz, to może trwały prawie tyle, co cała ta liga, no bo tak jak mówisz, zaczęliście pod koniec listopada, skończycie w marcu przy dobrych wiatrach, jeżeli odpukać w niemalowane, nic się nie wydarzy. Jak wygląda taki twój typowy dzień? Bo tutaj jak się umawialiśmy, no to wysłałeś mi swój plan tygodniowy. Różnicy jest 4,5 godziny między nami, tak? Ja tutaj jeszcze mam worki pod oczami, bo dopiero wstałem, wczesne godziny poranne, u ciebie południe, piękne 34 stopnie, jak mówiłeś, zanim zaczęliśmy nagranie. No wstaniesz rano, śniadanko i co dalej? No tak, już macie fajran. Tak, mamy fajran. Wiesz co, jak widziałeś, mamy, tu naprawdę jest profesjonalnie ta liga opakowana, mamy trenera z Czarnej Góry, więc nie ma amatorki, mamy plan, mamy wszystkie meetingi zaplanowane, wiemy co do minuty, gdzie, co, jak. Więc tak wygląda, że mamy śniadanie od 8 do 10.30. Trener dał nam od początku wolną rękę, bo powiedział, że te będziemy te 6 miesięcy, 7 w zamknięciu, więc nie chcę robić jakiegoś rygoru, że wszyscy schodzimy na śniadanie, wszyscy jemy obiad czy kolację. Każdy, jeśli chcesz, to możesz od 7 do 10.30 zjeść śniadanie. Później mamy doktora, tak, możesz korzystać z masażów, z zabiegów. Jest meeting, obiad jest od 12.30 do 14.00, później jest czas na odpoczynek i 16.05 wyjeżdżamy na trening. Wracamy około 19.30, 19.40, bo trochę musimy jechać na boisko treningowe i później jest kolacja, są mecze, więc oglądamy i później jest czas dla siebie, możesz, nie wiem, no, mamy na górze jakieś bilardy, ping-pongi, PlayStation, tylko wiesz, no, jeśli grasz to codziennie, to trochę ci się to już nudzi, więc ja już do tego pokoju w ogóle nie pukam i nie wchodzę, siedzę w pokoju, mamy polską telewizję z Arielem, więc jak jest sobota, niedziela czy piątek i te mecze się zaczynają, czy to Ekstraklasa, czy wszystkie inne ligi na świecie, to po prostu siedzimy, oglądamy, wiadomo, tak jak mówisz, 4,5 godziny różnicy, więc czasami fajne mecze się zaczynają o naszej 1.30, 2 w nocy. Ciężko jest obejrzeć, bo trzeba rano wstać, no ale o tak leci dzień. No, szału nie ma, jak to mówią, dupy nie urywa. Nie chciałbyś się zamienić ze mną, żeby tak twój dzień leciał. No nie wiem, no dobrze, słuchaj. Okoliczności za twoimi plecami mówią mi co innego, ale rzeczywiście powiedziałam, że zwariować można, bo to jest... Fajnie to wygląda przez 1-3 dni, nie? A nie przez 1-3 miesiące. No. No uwierz mi, rozmawialiśmy z Arielem nawet i szanując swoją rodzinę i żonę, nawet jakbyśmy mogli ich tu ściągnąć, no to widzisz, ten basenik jest taki malutki, no i dziecko dookoła tego basenu biegać. No po tygodniu już wariuje, więc Liga Indyjska, jak nie było COVID-u, naprawdę jest fajna, bo możesz zwiedzić, lata samolotami na mecze, w najlepszych hotelach na świecie śpisz. Duży, piękny kraj, tak, różne miejsca, jasne. My jesteśmy w Goa i tak naprawdę ktoś się pyta, Giki, jak Goa? No ale ja nie wiem, jak wygląda Goa, bo ja widzę, jak wygląda tylko hotel i boisko treningowe i meczowe. Gramy na 3 stadionach, więc nawet też dużo nie podróżujemy. Prawie non-stop gramy na tych samych stadionach co 3-4 dni, więc ja nie wiem, jak wyglądają Indie, ja nie wiem, jak wygląda Goa. No więc i nie będę wiedział do marca, jak to jest i później, jak się skończy liga, to jak najszybciej biorę samochód, lecę do dzieciaka i do Splitu, więc no nie zobaczę, jak wyglądają Indie. Wiem od zawodników, od krajowców, że te Indie są fajne. Mega fajnie się żyje, jak nie było COVID-u. Niestety COVID zamieszał nam na całym świecie i niestety to, tak to wygląda, jak musi wyglądać. Tak jest i w całym naszym życiu, to na pewno. No dobra, przejdźmy do tych spraw sportowych, o których wspomniałeś. No w końcu gol w 9. spotkaniu. Co tak długo kazałeś naczekać?
Były sytuacje, nawet nie strzeliłem karnego, nie wiem, czy tam gdzieś pisali w Polsce, bramkarz mnie obronił. Rzadko się to zdarza, bo chyba od tamtej pory miałem 20 strzelonych, licząc Bahrain i Jordan, ale no co, no tak w życiu jest, trzeba było trochę poczekać, ale Giki poczekał i został pierwszym Polakiem strzelając na boiskach indyjskich, więc zawsze tam, wiesz, Giki News zapisane, już tego nie zmienią, nie mogą wykreślić gumką i ołówkiem. Wiesz co, tutaj mamy 6 obcokrajowców, 4 może grać, obcokrajowiec zmienia obcokrajowca, więc też jest ciężko, zależy od taktyki, zależy jak gramy. Mamy Ariela, defensywnego pomocnika, na jego pozycję nie ma zmiany, mamy stopera z Serbii, też on musi grać jako obcokrajowiec, no bo trochę wyższy poziom prezentuje niż zawodnicy z Indii, no i później się zmieniamy, my dwóch napastników, jeden skrzydłowy. I zależy jaka jest taktyka, gdzie co, jak jest wynik... Jaki jest wynik po pierwszej połowie, po 60 minutach i trener decyduje, więc przychodząc tu wiedziałem, że to nie będzie granie tak jak w Jordanii, czy w Arabii, czy w Bahrajnie, że mogą grać obcokrajowcy i niezależnie czy jesteś dobry, czy niedobry, to trener cię wystawia. Tutaj po prostu zależy dużo od taktyki, czekałem na tą bramkę. Fajnie, dobre uczucie, bo trochę już zapomniałem jak to wygląda od maja, bo w Bahrajnie strzeliłem bramkę ostatni raz. Tak jak mówię, za 2 dni kolejny mecz, myślę, że będę grał od początku, no i oby to podtrzymać, no. Ale najważniejsze zwycięstwo, ja mówię, Gikiewicz nie musi strzelać, abyśmy zakwalifikowali się do top 4, żebyśmy grali te playoffy. Będą narzekali, będą tam wyzywali, a ja będę robił swoje. Oj tam, tak jest. Liczy się pierwsza czwórka, bo taki jest system w tej lidze, taki MLS-owy, tak, że później gracie w playoffach. Powiem Ci tak, jak patrzę na tą listę tych obcokrajowców, w każdej drużynie może być po 6, tak jak mówisz, to jest taka bałkańsko, mocno, to sami przyznajecie, australijsko-hiszpańska. Widzę, że tych Hiszpanów, nawet znanych z Ekstraklasy, trochę jest, bo są Ayran Cabrera, Javi Hernandez, no i cały czas ten skuteczny, niesamowity, im starszy, tym lepszy, Igor Angulo. Tak, no Igor Angulo, tu od razu trzeba podkreślić, że Liga Indyjska jest taka, że jeśli trafisz do dobrej drużyny z dobrymi Indyjczykami przede wszystkim, bo wiadomo, tylko 4 obcokrajowców w tamtym sezonie mogło być 5, więc mówią zawodnicy, tak jak Javi Hernandez mi mówi, że był mega była różnica między 4 a 5, jak mogło grać. Mhm. Więc zależy, jak potrafisz. No Igor Angulo trochę nie biega, nie walczy, ale ma takich zawodników, że naprawdę no, dostawia głowę, nogę i już ma tych bramek sporo. Jest Ogbeczy, który wczoraj strzelił bramkę, 39-letni napastnik, tak, ma już 9 tych bramek. Jeśli stoisz, to na pewno ta piłka ci trafi. My gramy innym systemem. Ja w ostatnim spotkaniu przebiegłem 10,700 metrów, tak, najwięcej w zespole, a jestem napastnikiem, więc to ci też pokazuje, że my stoimy bardzo głęboko, stoimy kompaktem, mało bramek tracimy, no i trzeba biegać, no, trzeba się poświęcić dla zespołu, ja nie narzekam. Jeśli ktoś ogląda nasze spotkania, to wie, o czym mówię. GPS-y na plecach wszystko pokazują, liczby nie kłamią i tyle, no. Chciałbym strzelać, ale jeśli porównasz Mumbai do naszej drużyny, no to jest trochę przepaść i nie ma co do tego ukrywać. No tak, jak najbardziej. Mumbai współlider z tego, co w tym momencie nagrywamy. Jak tak patrzysz na swoją drużynę, to jest tam ktoś, kto mógłby się wyróżniać w Ekstraklasie, czy to jednak nie ten poziom? Łukasz Gikiewicz i Ariel Borysiuk. Dobra. Ariel gra zawsze na defensywnym, czy też na stoperze czasami? Zaczął 2 mecze na defensywnym, później zmieniliśmy ustawienie na 3-5-2 i gra tego prawego obrońcę, tak, w rozegraniu pełni ważną funkcję w naszym zespole, bo robi to stokrotnie lepiej niż zawodnicy indyjscy, więc trener go cofnął, brakuje nam go trochę w środku, nie ma kto mi zagrać tej piłki, tak jak było to wcześniej. No ale gra na stoperze, teraz ma leciutko kontuzję przywodziciela, nie grał w 2 spotkaniach, opuści kolejne, ale myślę, że na 14 już na kolejny mecz będzie gotowy. Pomagamy sobie nawzajem. Dostał loginy do polskiej telewizji, bo ja już, wiesz, zaprawiony w boju, jak to ogarniać. I oglądam, jak miłość na wspólnej czas leci. Słuchaj, po tym twoim golu ktoś na Twitterze, jak ty tam, wiesz, lubisz Twitter, to też jest taka szyderka czasami, napisał z przekąsem, no teraz to już Gikiewicz śmiało może kończyć karierę, bo osiągnął już wszystko, skoro już i gol w Indiach dopisany do CV. No to się zgodzę, ja już mogłem skończyć karierę 3 lata temu i bym żył sobie i tutaj bym cię zaprosił do Splitu na plażę, byśmy odpalili cygaro i pili moje wino, czerwone lub białe, więc ja już nie muszę grać, ale ja to jeszcze nadal kocham i będę robił, więc tego, który coś tam to napisał, muszę zmartwić. Jeszcze 2-3 lata, z Gikiewicz zdrowy, jestem płomień, ciągle się tli, nie chcę mi się jeszcze kończyć, no tak mogę powiedzieć. Płomień cały czas jest i ta twoja bajerka cały czas jest na najwyższym poziomie. No słuchaj, a co po kontrakcie? Planujesz tutaj ewentualnie, gdyby sytuacja z COVID-em się uspokoiła, zostać dłużej, czy jednak ruszasz dalej w podróż?
Wiesz co, ja bym chciał jakiś kraj, gdzie jeszcze mnie nie było, tak? Ale też może jakaś ekstraklasa by wpadła, jakby nasi prezesi i dyrektorzy nie obawiali się, jak Gikiewicz nie chce dużo zarabiać, to mogą bez agenta to nie trzeba płacić, wiesz. Ręka myje, więc niektórzy nie zarobią, ale mogą być szczęśliwi, bo nie będą chcieli dużo zapłacić. Szczerze nie wiem, wiesz jak to jest u mnie, no. Telefon. Ale przecież miałbyś Mielec, ale ty wolałeś Indię zamiast Mielca, no. Nie no, to Mielec się przestraszył Gikiego, to Gikiewicz nie chciał. Okay. No, jakby Mielec chciał, to by Gikiewicz był w Mielcu i by nie poleciał do Indii, ale niestety tam, wiesz, jakieś obawy były. Może coś się pojawi, wiesz, jak to jest u mnie w życiu, nie wiem, co będzie jutro, może w telefonie się pojawi jakiś kraj, gdzie mnie jeszcze nie było, może pojawi się kraj, gdzie byłem. Wiem, że Bahrajn, tam, gdzie byłem, chcą, żebym wrócił. Może to będzie po sezonie. Tam akurat dobre wrażenie zostawiłem, oni ciągle walczą o mistrzostwo. Jestem w kontakcie z trenerem, zobaczymy, co będzie wakacje. Bahrajn, słońce, plaża, fajne życie, czemu nie? Czemu nie? A powiedz mi, może Australia? Pewnie jesteś cały czas z Adrianem Mierzyjewskim na łączach. On teraz znowu tam widzę w lidze chińskiej kolejny sezon bardzo, bardzo udany. Jakieś macie wspólne plany, tak jak zapowiadałeś jakiś czas temu? Rozmawialiśmy wczoraj, tak skończył ligę, do połowy lutego mają wolne. Też nie wie, co będzie, bo chińska liga upada, kluby mają mega problemy finansowe. Został mu rok kontraktu, nie wie, czy ten rok kontraktu wypełni. Mówi, że może wrócić do Australii, bo tam też mega dobrze grał, tak, w Sydney. Ale chce zostać w Chinach jeszcze, bo tak jak mówi, no ma rok kontraktu, już trochę wiekowy jest, tak. Dobry miał sezon, z Oskarem się tam gonił pod względem asyst, bramki strzelał. No to czemu nie? Mówi, poczekamy, zobaczymy, ale tak jak mówi, no kluby upadają, obcokrajowców wysyłają do domów, bo mają mega finansowe i sam nie wie, na czym stoi. Powiedział, że nie wylatuje do domu, bo później może już nie wlecieć ponownie do Chin, więc został w Szanghaju z rodziną i po prostu czeka na rozwój wypadków. No dobrze, Giki, to może na koniec jeszcze jakiegoś newsa nam sprzedasz. To już Giki News ostatnio mniej, no ale też trudniej pewnie być na bieżąco tutaj siedząc tylko w hotelu, oglądając Zamek Miłosz wspomniane. Wiesz co, ja no, może i miałbym czas, ale głowa po 4 miesiącach już wariuje, więc sobie odpuściłem. Nie wiem, no aha, może Korczyk podpisał, tak, w Serie B, a miał 2 dni temu ofertę z Bangladeszu za 700 tysięcy dolarów, coś takiego, no mogę ci... I zobacz, nawet taki kraj płaci, no. Płacą wszędzie, no dobrze, fajnie, piłka się rozwija również w takich krajach. Nas to cieszy. Ja nie chcę tobie chleba zabierać, więc wiesz, ty jesteś dziennikarz, ja kopacz, więc na razie nie będę... Zarabiam, ale może wiesz, Katar, później jakieś meczyki tu zatrudnią, to wtedy będę pisał. Na razie tobie odpuszczam, żebyś miał dobre wejście do pracy. Super, dzięki. W takim razie pograj jeszcze te 2-3 lata, a później nasza redakcja czeka na ciebie otworem i trochę polatamy sobie razem. Oby ta sytuacja covidowa nam się skończyła, byśmy mogli się jakoś tutaj przy piłce wspólnie razem pobawić. Dziękujemy ślicznie, jak zawsze pełen energii pozytywnej, mimo okoliczności. No i strzelaj kolejne gole, walczcie o te play-offy, walczcie o pierwszą czwórkę. My będziemy się bacznie przyglądać tutaj z tych kilku tysięcy kilometrów na zachód od ciebie i trzymać mocno kciuki. Łukasz Gikiewicz, jak zawsze powiem, pozytywnej energii był z nami. Dzięki śliczne. Mam trochę słoneczka, no żebyście nie płakali za bardzo. Tak jest. Podeszli nam tej witaminki D. Dziękujemy bardzo.